Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ze mną jest dr Maciej Zborowski, Wyższe Szkoły Bankowe. Dzień dobry panie doktorze, bardzo mi miło. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, mi również jest miło. Finlandia zamyka granice przed Rosjanami. Minister Spraw Zagranicznych Finlandii podjął tego typu decyzję. Było ciężko o tego typu deklarację? Nie wydaje mi się, ponieważ to nie jest tak, że to jest decyzja, która wydarzyła się nagle i nie była osadzona w przeszłości, nie była oparta na wydarzeniach nie tylko ostatnich tygodni czy miesięcy, ale nawet była, można powiedzieć, osadzona w długo wieloletniej historii stosunków fińsko-rosyjskich, a przedtem jeszcze fińsko-radzieckich. Spójrzmy na początku na mapę. Jak patrzymy na ten północno-wschodni skrawek Półwyspu Skandynawskiego i sąsiednią Finlandię, która przecież należy również do regionu nordyckiego, to mamy sytuację, w której granica między Finlandią a Rosją obecnie to jest około 1340 kilometrów. Nie ma tam żadnych naturalnych przeszkód typu łańcuchy górskie, wielkie rzeki. Owszem, są mokradła, są jeziora, ale nie ma wyraźnej granicy, która byłaby taką naturalnym rozgraniczeniem między jednym a drugim krajem. Jest to najdłuższa granica kraju unijnego z Rosją. Także Finowie mają doświadczenia z pierwszej ręki, jeśli chodzi o sąsiadowanie z potężnym, wielkim niedźwiedziem. Przecież nawet jeśli spojrzymy historycznie, to Finlandia własną państwowość ma dopiero od roku 1917. Przedtem była częścią Imperium Rosyjskiego przez większość XIX wieku, a jeszcze wcześniej była częścią Królestwa Szwecji. Świeże jeszcze w społeczeństwie fińskim są przecież doświadczenia dziadków czy pradziadków dzisiejszych dorosłych Finów z czasów II wojny światowej, konkretnie najpierw wojny zimowej, kiedy to Finlandia utraciła część terytorium, lecz udało jej się uzyskać niepodległość, oraz później wojny kontynuacyjnej, kiedy próbowało odzyskać te tereny, ale w ostatecznym rozrachunku stanęło również na ustępstwach terytorialnych. A potem, w okresie powojennym, Finlandia była formalnie niepodległym krajem, ale przecież istniał do dzisiaj istnieje termin, używany bywa termin finlandyzacji, czyli takiej jakby nieoficjalnej ingerencji wielkiego państwa w sprawy państwa mniejszego i do pewnego stopnia również taka samocenzura, autoograniczanie się mniejszego kraju, żeby nie prowokować tego większego, potencjalnie agresywnego sąsiada. I na to wszystko należałoby nałożyć właśnie tę dzisiejszą decyzję, czyli nie chodzi po prostu o takie nagłe, wyrwane z kontekstu ograniczenie Rosjanom dostępu do wiz fińskich, czytaj w domyśle unijnych, tylko to jest podbudowane wieloletnim doświadczeniem. Co zatem myśleć o tych doniesieniach na temat długich kolejek na granicy? Było jakieś dementi MSZ-u? Było dementi MSZ-u, że to wcale nie jest tak, że mnóstwo młodych Rosjan gromadzi się na granicach fińskich. Politycy wypowiadali się, że to jest fake news, że nic takiego nie ma miejsca. Natomiast podkreśla się wyraźnie, że w odróżnieniu od Europy Zachodniej, która patrzy na kontakty z Rosją tak bardziej merkantylnie, to wszystkie kraje z tej wschodniej flanki Unii Europejskiej, to zarówno wschodniej, środkowo-wschodniej jak Polska, czy tej bałtycko-wschodniej, czy też tej północno-wschodniej jak Finlandia, mają inne podejście do wpuszczania szeregowych obywateli rosyjskich na teren Unii Europejskiej. Nawet minister spraw zagranicznych Finlandii, Pekka Haavisto, powiedział wyraźnie, że wakacje w Europie to nie jest prawo człowieka. I my nie będziemy, powiedział, zamykać granicy całkowicie. Zawsze będą mogły tam się udać osoby, które potrzebują faktycznie azylu politycznego. Studenci będą mogli przekraczać granice, również łączenie rodzin będzie mogło się odbywać. Natomiast nie jest wyraźne nie dla po prostu spędzania wolnego czasu w Europie, gdy kraj jeden jest agresorem na niewinnym kraju, który nie został w ogóle przez ten kraj sprowokowany. Do tego jeszcze ciekawa rzecz. Przeważnie nam się kojarzy taka retoryka mówiąca o zamykaniu granic z blokiem prawicowym, z taką prawicową jakby narracją. Natomiast tutaj mamy do czynienia z rządem de facto lewicowym, który to robi, bo przecież zarówno minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto jest z partii Zielonych, a więc jego serce jest po lewej stronie, że tak się wyrażę, i również premierka Finlandii Sanna Marin, ona jest też z lewej strony, ponieważ jest socjaldemokratką. Natomiast jeśli spojrzymy na jeszcze jeden aspekt właśnie tego, widać wyraźnie, że Rosjanom takie coś się nie podoba, takie postawienie sprawy. To, co pamiętamy przecież sprzed 2 czy 3 tygodni, czyli wszystkie zdjęcia i filmy premierki Sanny Marin z jej prywatnych imprez ze znajomymi, one nie wyciekły tak po prostu znikąd. One zostały nagrane jeszcze w czerwcu, w lipcu, a wyciekły dopiero na przełomie sierpnia i września, czyli można odnieść wrażenie, że były chowane, trzymane na przyszłość.
I jest to wszystko bardzo prawdopodobne, ponieważ pierwsze filmy, te z tańczącą premierką, wyciekły dokładnie dzień po konferencji prasowej władz Finlandii, na których premierka powiedziała, że ona popiera niewydawanie szeregowym obywatelom fińskim wiz turystycznych do Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o sam klimat, jeszcze kończąc, wokół NATO, czy tutaj Finowie czekają na te oficjalne informacje, oficjalne dołączenie, jakie dyskusje w kraju? Tak, Finowie czekają na oficjalne dołączenie, przy czym ze wszystkich krajów NATO większość już potwierdziła przystąpienie, raczej możliwość przystąpienia zarówno Szwecji, jak i Finlandii do NATO. Jeszcze kilka krajów zostało, Słowacja, bodaj Węgry, no i ten kraj, z którym są największe problemy, czyli Turcja, która chce ugrać swoje wewnątrzpolityczne gry kosztem opozycji głównie pochodzenia kurdyjskiego, której przedstawiciele są w dużej mierze w Szwecji. Nawet kilka dni temu, we wtorek, powiedział prezydent Erdogan o tym, że Finlandia jest w porządku, tam jest łatwiej porządek, ale w Szwecji Szwecja jest kołyską dla terrorystów, tak się dokładnie wyraził, ponieważ tam nie dość, że terroryści, cytuję teraz Erdogana, mogą demonstrować na ulicy, to jeszcze terroryści też dostali się do parlamentu. A mówię oczywiście o osobach pochodzenia kurdyjskiego, które są wobec niego krytycznie nastawione. Natomiast jeśli chodzi o wewnątrz szwedzkie przekonanie, to nie, absolutnie nie ma odejścia od wizji wstąpienia do NATO. Wszyscy widzą, co się dzieje za wschodnią granicą Unii Europejskiej. Widzą, że Rosja po prostu napadła kraj, który zupełnie nie sprowokował tego zajścia, więc wstąpienie do NATO wydaje się najrozsądniejszą kwestią i Finowie tego nie negują. Doktor Maciej Zborowski dzisiaj w komentarzu dla Podróży bez paszportu. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo.